Jezus, ukazawszy się 11, powiedział do nich: idźcie na cały świat, głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą. W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą, węże brać będą do rąk. Jeśli by co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie. Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły. Oto słowo Pańskie. Usiądźcie na chwilę. Moi drodzy, dzisiaj święto, uroczystość wniebowstąpienia. Ja bym chciał powiedzieć tak. Tutaj coś się dzieje, jakieś jest zamieszanie. Wszystko ok? Robert, wszystko ok? Ok. Słuchajcie, obojętnie w jakim momencie wiary jesteś. Obojętnie, naprawdę obojętnie. Obojętnie, jakie jest twoje przekonanie o Jezusie, o Kościele, o księżach, o biskupach. Lubisz, nie lubisz, obojętnie. Obojętnie. Ta Ewangelia jest do ciebie. Czyli dzisiaj Jezus, stajesz przy Jezusie, który wstępuje do nieba i On mówi ci: idź na cały świat. Idź na cały świat. Głoś Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Obojętnie, jaka jest tam twoja wiara, jak ty jesteś bardzo przekonany, jak są twoją moralnością, nieważne. Idź na cały świat i głoś Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Słuchajcie, ja jestem tak głęboko przekonany, że my potrzebujemy ewangelizacji. Potrzebujemy ewangelizować. Potrzebujemy ewangelizować. Potrzebujemy takiej potężnej ewangelizacji. I ta Ewangelia daje nam też bardzo konkretne wskazówki, co, jak, a czego nie robić w ewangelizacji. Bo to my możemy jakoś tak sobie też myśleć, nie, że przecież, szczególnie jak patrzymy na to, ile ludzi chodzi do kościoła, jaki jest stan wspólnot, że wszystko tak się sypie, można sobie myśleć, no przecież księża powinni coś zrobić, no niech biskupi coś zrobią, nie? Na guzik, prawda. Ta Ewangelia nie jest tylko do biskupów, nie jest tylko do księży. Też, ale nie tylko. Ta Ewangelia jest do każdego i do każdej z nas. Masz iść głosić. Nie komuś tam, wszelkiemu stworzeniu. I Jezus mówi tak: masz wypędzać złe duchy. Masz wypędzać złe duchy. Wiecie, ja myślę i widzę to jakoś tak ostatnio mocniej, że Bóg do kościoła, do naszych wspólnot sprowadza bardzo różnych ludzi. Sprowadza różnych ludzi. Też ludzi, którzy mają z wiarą i z kościołem ogromny problem. Którzy mają ogromny problem. Jezus mówi: trzeba wyrzucać złe duchy. Trzeba z kościoła wyrzucać złe duchy, a nie ludzi. Wyrzucać duchy, a nie ludzi. Nie, no bo to są taki, można sobie zrobić taki eksperyment. Załóżmy, znasz osobę, która chodziła w strajkach i nie tyle, że była tam za aborcją albo że wykrzykiwała jakieś hasło polityczne, nieważne, ale wykrzykiwała hasło przeciwko Kościołowi. Może nawet demolowała Kościoły i ty o tym dobrze wiesz. I właśnie ten twój znajomy, ta twoja znajoma wpada kiedyś w niedzielę na 13 i siada obok ciebie w ławeczce. To co powiesz? Przekażesz znak pokoju, czy będzie problem? Drugi eksperyment. Załóżmy, że jest jakaś taka
wchodzisz do kościoła i stoisz tam w przedsionku, nie? Tam w przejściu. No i tak jakoś, nie wiem, próbujesz ogarnąć maseczkę i nagle wchodzi dwóch facetów. I ty dobrze wiesz, że oni są parą. Trzymają się elegancko za ręce. Uśmiechnięci, uradowani. I patrzą na ciebie i pytają, przepraszam, teraz będzie msza, bo byśmy chcieli przyjść na mszę. To co powiesz? Nie, msza tu już się skończyła. Teraz nie, teraz będzie czuwanie, sprzątanie kościoła będzie teraz. Nie, czy powiesz na przykład, chodźcie, usiądźmy obok siebie w ławce. Jak chcecie, to zostaniemy też po mszy i ja was nauczę różańca, jeżeli nie umiecie. Albo w ogóle razem się pomodlimy, co wy na to? Fajnie, że jesteście. Nie? Z kościoła wyrzucać złe duchy, a nie ludzi. Bo wiecie, to jest tak, że my mamy głosić kerygmat, nie? Ewangelizacja to jest kerygmat. Kerygmat, czyli ewangelizacja, głosić, że Bóg jest dobry. To jest pierwsze. Po drugie, głosić, że jest grzech. Kerygmatem, ewangelizacją nie jest, kiedy ty spotykasz człowieka, który żyje jakoś niezgodnie z wiarą, a ty mu lutujesz, że po prostu, że jest grzeszny, że ma się nawrócić, że jest w błędzie. To nie jest ewangelizacja. Kropka. To nie jest głoszenie Jezusa Chrystusa. Kropka. Kerygmat, ewangelizacja, najpierw dobroć Boża. Bóg cię kocha. Punkt drugi. Jest grzech. Ale jeżeli ty tylko tak o tym będziesz mówić, to też nie jest ewangelizacja. Bo jeszcze jest punkt trzeci. Jesteśmy zbawieni. Bo nawet jeżeli zgrzeszyłeś, a każdemu się zdarza, to jest nadzieja. Tą nadzieją jest Jezus Chrystus. On cię zbawił. On cię odkupił. Umarł za ciebie. To jest ewangelizacja, a nie lutowanie ludziom o tym, że są grzeszni, że robią zło. To jest absolutnie nieskuteczne i to nie jest ewangelizacja. Głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, nie? Jezus mówi dalej, to jest też fajne. Będziecie brać węże do rąk, będziecie jeść i pić co zatrute i nie będzie wam szkodzić. I nie chodzi o to, że ja mam iść do jakiejś takiej mordobudy gdzieś tam na rynku i zjeść jakiegoś kepsa z nie wiadomo z czego. Tylko, że ja będę narażony na zło. Że ja będę narażony na zło. Tylko, że to zło mi nie zaszkodzi. Bo zobaczcie, to są takie proste pytania, nie? Jezus mnie wzywał do ewangelizacji. Okej, konkret. Z iloma sąsiadami rozmawiałeś o wierze? Z iloma? Liczbę. Podaj liczbę. Z iloma w tym tygodniu? Żeby nie, że dzisiaj. W tym tygodniu. Z iloma rozmawiałeś? Nie? O wierze, o Jezusie? O twojej modlitwie? A twoim ludziom z roku, twoim ludziom z pracy, ilu ich już zachęciłeś, zachęciłaś do wspólnoty? Ilu już zachęciłaś do wspólnoty? Do tego, żeby przyszli na mszę razem z tobą na przykład. Nie, żeby jakoś się nie czuli głupio. Okej, bo to jest prawda, że niekoniecznie chodzi o to w ewangelizacji, żeby teraz wielkie banery rozstawiać, Jezus cię kocha, Jezus cię zbawił i tak dalej, bo chodzi o świadectwo życia. No to kolejny konkret. Gdyby tak teraz stanąć, patrzeć na twoje życie, gdybyś miała spojrzeć na twoje życie, to oceń, na ile twoje życie zachęca do wiary? 1 do 10. Jaka to byłaby cyfra? Nie, że ktoś patrzy na ciebie, na twoim roku, w twojej pracy i myśli sobie, chciałbym tak wierzyć. Że twoja wiara jest zachęcająca. 1 do 10. Jaki to jest numer? Nie? Ktoś powie, no ale to jest trudne, nie? No przecież mnie wyśmieją. Przecież będą ze mnie kpić. I wiecie co? Tak. I co z tego? I co z tego? No nie zaproszą mnie na grilla. No i co z tego? Przecież ty masz brać węże do rąk i to ci ma nie zaszkodzić. Masz pić zatrute i to ci nie zaszkodzi. A ty się boisz, że ktoś będzie z ciebie śmiać?
co z tego? Przecież to nie jest w stanie wpłynąć na twoje życie. To nie jest w stanie wpłynąć na twoje życie. Życie pisane z wielkiej litery, bo takie życie daje ci Bóg, to nie jest w stanie na to wpłynąć. A mamy naprawdę iść i głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Dalej Jezus mówi o mówieniu w nowych językach. Oprócz tego, że to można interpretować jako konkretny dar charyzmatyczny, to ja myślę o tym, że to oznacza, że życie ma się po prostu zmienić w konkrecie, że spotkanie moje z Jezusem dokona zupełnej transformacji mojego życia. Bo to czasami tak jest, nie? Że myślimy sobie o tym, że moja wiara to jest jak taka trochę musztarda do grilla. No można zjeść kiełbasę z musztardą, jest smaczna, ale bez musztardy też sobie poradzę. No i tak mogę na wiarę patrzeć, że no jest to jakiś taki fajny dodatek do mojego życia, daje mi jakiś smak, ale bym sobie poradził zupełnie bez tego. Nie, wiara to jest coś, co ma sprawić, że będziesz mówić nowym językiem. Że wiara jest taką siłą, która sprawi, że twoje życie ulegnie transformacji, zmianie. Masz mówić nowym językiem, masz żyć nowym życiem. I mówimy tutaj o konkretnym stylu twojego życia. I oczywiście, jak się mówi, że to ma zmienić całe moje życie, to jest trochę takie absurdalne, nie? Bo nie za bardzo wiadomo. Chodzi o konkret. Chodzi o konkret. I wiecie, tutaj też można sobie wiele pytań gdzieś tam zadawać. Na ile moja wiara wpływa na przykład na moją praktykę seksualną? Na to, w jaki sposób ja zawiązuję relacje, w jaki sposób przeżywam bliskość z moim partnerem, partnerką. Na ile to wpływa w konkrecie? Na ile to wpływa, okej, to może być też ekstremalne, ale jeszcze bardziej konkret. Na ile to wpływa na przykład na to, że ja się codziennie modlę? Jestem wierzący, okej. Na ile to wpływa na to, że ty się modlisz tak konkretnie, tak rano, wieczorem? Nie mówię, że na kolanach. Ale w ogóle, że ty się spotykasz z Bogiem. Nie, bo ty masz mówić nowym językiem. Twoje życie ma być zupełnie nowe. I trzecia rzecz. Jezus mówi też o tym, że będziemy uzdrawiać. Będziemy uzdrawiać. I znowu to można myśleć o tym, że to jest konkretny jakiś dar charyzmatyczny, ale nie tylko. Bo chodzi o to, że chrześcijaństwo, że chrześcijanie mają wprowadzać życie. Mają wprowadzać życie. Że my mamy wprowadzać miłosierdzie, mamy być ekspertami w miłosierdziu. Mamy być ekspertami w praktyce miłosierdzia. Że jak ludzie będą pokłóceni, to do ciebie przyjdą się pytać, jak mogę przebaczyć, bo wiem, że ty w tym jesteś dobry. Że ty jesteś dobra w przebaczaniu, ty wiesz, o co biega. To mi pomóż, bo jesteś wierzący, jesteś wierząca. Wprowadzanie życia. Chodzi o wprowadzanie życia. Że mamy ludzi ratować, a nie potępiać. Więc warto nadstawić dobrze uszu, bo Jezus mówi tak. Idźcie na cały świat. Głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony. Kto nie uwierzy, będzie potępiony. A te znaki będą towarzyszyć tym, którzy uwierzą. W imię moje złe duchy będą wyrzucać. Nowymi językami mówić będą. Węże brać będą do rąk. Jeśli by co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie. Słuchajcie, to jest poważne posłanie. To nie jest bzdura, to nie jest mowa motywacyjna. To jest konkretne zadanie. Jezus chce, żebyś głosił Ewangelię wszelkiemu stworzeniu.